Oferty pracy do sklepu Leroy Merlin pojawiają się w mediach coraz częściej, jednak otwarcie sklepu zostało przesunięte. Leroy Merlin to jest bezpośrednio inwestycja tej firmy, wobec tego my nie do końca kontrolujemy ją. Z tego co wiem, to planowane otwarcie jest na początku stycznia. Nie chciałbym też wychodzić przed orkiestrę i za nich mówić, kiedy oni planują otworzyć, ale z tego co wiem, to wszystko jest na dobrej drodze, żeby to otworzyć w połowie, tam gdzie to połowy stycznia. Prezes spółki tłumaczy także, że grudzień nie jest dobrym miejscem dla tej branży, ponieważ artykuły sprzedawane w takich sklepach nie są priorytetowe przed świętami. Natomiast jeżeli chodzi o samą galerię, wszystkie prace wykonywane są w terminie. Aktualnie jest budowana konstrukcja dachu. Nie ma opóźnień. Generalny wykonawca realizuje wszystko zgodnie z przyjętym harmonogramem. Nawet po cichu liczę, że trochę przyspieszy, dlatego że to jest ten sam wykonawca, który budował sklep Leroy Merlin. Wobec tego, kiedy już to kończy czy skończył, to te siły przerzuci na pozostałą część budowy. Oczywiście przy takich pracach znaczenie ma również pogoda. Warunki pogodowe to jest taki element, który na etapie początkowym budowy może mieć jeszcze wpływ. Wobec tego codziennie, kiedy wszyscy wstają, sprawdzają pogodę i prognozę pogody na najbliższe dni, czy jest ryzyko jakiegoś powolnienia. Jest teraz chłodniej trochę, ale prognozy są takie, że od środy już będzie cieplej, więc nie powinno mieć to wpływu na realizację inwestycji. W galerii znajdzie się około 65-70 sklepów. Wiadomo też, że w tym etapie inwestycji kina nie będzie. Ale jest zainteresowanie operatorów i rozmawiamy z nimi, żeby w kolejnym etapie to kino powstało. Czyli jeszcze raz podsumując, to kino niestety się nie otworzy do końca przyszłego roku, dlatego że w branży kinowej cały czas jest duża niepewność i niestety kilku operatorów nie wytrzymało sytuacji covidowej. Natomiast cały czas pracujemy z nimi, szukamy rozwiązań i wydaje mi się, że powinniśmy nad tym popracować i osiągnąć to. Więcej informacji na temat sklepów, które znajdą się w karuzeli oraz gastronomii poznamy w połowie stycznia.